jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! Dzień dobry, przed nami kolejny odcinek podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Joanna Cieślak-Ospalska i będę miała dzisiaj przyjemność porozmawiać z panią Joanną Polakowską. Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry, witam państwa. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, to kilka słów wstępu i przedstawienia pani Joanny. Pani Joanna jest wykładowcą oraz doradcą zawodowym w Biurze Karier WSB w Toruniu. Prowadzi zajęcia, szkolenia i warsztaty między innymi z zakresu doradztwa zawodowego, zarządzania karierą, procesów personalnych w organizacji, poruszania się po rynku pracy, kompetencji miękkich oraz kompetencji przyszłości. Pani Joanno, a my dzisiaj będziemy rozmawiały o czymś, co dla jednych jest oczywiste, dla innych może nie tak bardzo, czyli o pracy podczas studiów. Trudno pewnie będzie nam uciec od tego, że te dzisiejsze studia i pewnie też możliwości zarobkowe studentów zmieniły się w 2020 roku i pewnie jeszcze przez jakiś czas będą też trochę inne. No ale właśnie, może o tych możliwościach, o tym, co nam przynosi przyszłość, o tym, co mamy już teraz w teraźniejszości, uda nam się porozmawiać. To może zacznijmy od tego, czy w ogóle podczas studiów warto pracować? Czy warto pracować podczas studiów? Myślę, że tak i jak najbardziej warto. Z tego względu, że student wtedy nabiera już doświadczenia, nabiera już niezbędnych umiejętności, które będą dla niego przydatne w przyszłości, w przyszłej pracy, w pracy, gdy już zakończy studia. Oczywiście z reguły studentom tych studiów zaocznych jest łatwiej podjąć pracę, ze względu na to, że mają oni po prostu więcej tego wolnego czasu, bo cały tydzień roboczy mają wolny od zajęć, dlatego jest im łatwiej podjąć pracę. Z reguły są to już wtedy zatrudnienia powiązane ze studiowanym kierunkiem, czyli w branży, w której oni chcą w przyszłości właśnie pracować, chcą w ogóle się rozwijać w tej branży. Natomiast studenci studiów dziennych mają tego czasu już zdecydowanie mniej. Tutaj zajęcia są prowadzone przez kilka dni w tygodniu. Z reguły uczelnie starają się układać tak plany, żeby oni mieli czy poniedziałek, czy piątek jednak wolny, żeby na tą pracę mieli więcej czasu. Natomiast jednak no już takiej pracy na pełen etat z reguły nie mogą podjąć, bo jednak tego czasu jest zbyt mało. Dlatego w takiej sytuacji już studenci wtedy podejmują raczej taką pracę dorywczą, natomiast tych różnych dorywczych prac jest bardzo wiele, dlatego każdy, myślę, że ze studentów jest w stanie wybrać dla siebie takie odpowiednie miejsce, w którym będzie mógł te początkowe swoje doświadczenie zawodowe nabierać. I warto tutaj podkreślić, że praca nie tylko właśnie w powiązaniu już z tym studiowanym kierunkiem jest ważna, ponieważ ważna jest też ta praca właśnie dorywcza, bo w tej pracy studenci już nabierają takich umiejętności, które przydadzą mu się w przyszłości, w tym już życiu zawodowym, gdy już zakończą studia. Oni wtedy uczą się w ogóle funkcjonowania w pracy, funkcjonowania z innymi osobami, współpracy też z innymi kontrahentami, ale też i na przykład z klientami, jeśli pracują na przykład w gastronomii, czy w hotelarstwie lub w handlu, więc myślę, że te wszystkie umiejętności, które oni nabywają podczas tej dorywczej pracy są też bardzo istotne i warto też podkreślić, że jeśli taki student zakończy studia, będzie szukał później już pracy, powiedzmy w tym swoim wymarzonym zawodzie, gdy rekruter zobaczy, że on się rozwijał cały czas podczas studiów, że nie tylko się uczył, ale też właśnie pracował i nabywał już te umiejętności, które przydadzą mu się w tej już właściwej pracy, powiedzmy, no to na pewno rekruter to doceni i będzie wiedział, że taka osoba jest ambitna, że chce się uczyć, chce się rozwijać, więc to jest, myślę, bardzo tutaj istotne. Pozwolę sobie podczas tej naszej rozmowy przyjmować różne role i czasem mówić głosem
optymisty, ale czasem mówić też głosem sceptyka, bo pewnie i tacy studenci nas dzisiaj słuchają. Więc teraz się troszeczkę wcielę w rolę sceptyka, który zapyta: no tak, ale czy nie lepiej byłoby jednak mimo wszystko w 100% skupić się na nauce, na studiach, na pogłębianiu swoich kompetencji, zamiast jeszcze dodatkowo poza studiami brać na siebie dużą odpowiedzialność w postaci pracy? Przecież wiadomo, że wtedy czasu mamy zdecydowanie mniej, sił też mamy mniej, więc może lepiej byłoby się skupić jednak na nauce. Właśnie jedyne wady, jakie ja dostrzegam tutaj, jeśli chodzi o połączenie pracy z nauką, to właśnie ten brak wolnego czasu, ale też problem właśnie pogodzenia jednego z drugim, czy też brak czasu na naukę. Oczywiście tutaj należy zastanowić się, jaki kierunek dana osoba studiuje, ponieważ każdy student musi przeanalizować, czy on będzie miał faktycznie ten czas na naukę, ile tego czasu będzie miał, czy może zdecyduje się jednak nie na taką pracę dorywczą, ale powiedzmy w dłuższym okresie, czy jednak zdecyduje się na pracę dorywczą w wakacje lub w takich gorących okresach, na przykład okres przedświąteczny. Więc tutaj tak naprawdę każdy student musi się zastanowić też, na ile on jest w stanie pogodzić jedno z drugim, ile on czasu będzie w stanie poświęcić na tą naukę, a ile będzie w stanie czasu poświęcić na pracę, bo wiadomo, każdy kierunek studiów też jest w innym stopniu wymagający. Na jednym kierunku będzie tej nauki zdecydowanie więcej, na drugim może troszkę mniej. Też w zależności, w jaki sposób ten dany student się uczy, czy łatwo przyswaja wiedzę, czy jednak potrzebuje trochę więcej czasu, żeby dany materiał przyswoić, więc to wszystko jednak należy przeanalizować, żeby właśnie, kolokwialnie mówiąc, dany student dał radę, żeby nie oblał roku, więc tutaj należy się zastanowić, czy ta praca dorywcza ma być właśnie cały czas przez cały rok akademicki, czy jednak właśnie tylko w tym okresie wakacyjnym, czy na przykład w takim luźniejszym okresie, gdy tej nauki będzie trochę mniej. Myślę jednak, że warto pracować i warto mimo wszystko poświęcić trochę tego czasu, żeby te umiejętności nabyć, bo to na pewno nam nie zaszkodzi, na pewno to do nas wróci ze zdwojoną siłą, bo tak naprawdę jeśli już będziemy szukali pracy wtedy po zakończeniu studiów, te umiejętności, które już będziemy posiadali, będą na tyle ważne, na tyle dla nas istotne, że to, że na przykład z jednego przedmiotu trochę gorzej nam pójdzie na egzaminie, czy będziemy musieli więcej czasu poświęcić na tą naukę, ale na przykład trochę tutaj, czy na przykład wieczorami się bardziej uczyć, no to myślę, że to jednak do nas wróci, że warto jednak ten czas poświęcić. Oczywiście musimy to wyważyć. Nie może być tak, że student będzie wtedy siedział po nocach, chodził niewyspany, bo to też oczywiście tak nie powinno być. Student musi się zastanowić, musi przeanalizować wszystkie za i przeciw, żeby zarówno praca była wykonywana przez niego w sposób odpowiedni, ale też żeby ta nauka szła dobrze, żeby nie miał problemu z zaliczeniem przedmiotów, więc myślę, że to jest tutaj najważniejsze. Ja zdecydowanie należę do tego obozu, który uważa, że trzeba rozpoczynać doświadczenie zawodowe już jak najszybciej, ale opowiem taką sytuację z moich studiów. Ja co prawda studia kończyłam ponad 15 lat temu, a jako studia magisterskie wybrałam filozofię. I studiowałam filozofię, więc jak się może, no jak pani wie, a pozostałe osoby pewnie jak się domyślają, po filozofii trudno oczekiwać, żeby pracodawcy czekali na nas z otwartymi ramionami. I ja już zaczęłam pracę w szkole średniej i oczywiście później na studiach też, ale zawsze mnie zaskakiwało i dziwiło to, że wiele osób, które również studiowały filozofię, czekały z podjęciem pierwszej pracy, jakiejkolwiek pierwszej pracy, do końca ostatniego roku, aż do momentu, kiedy już będą miały wszystkie zaliczenia, i potem faktycznie było takie zderzenie z rynkiem pracy i okazało się, że osoba, która przez 5 lat studiowała, no w tym przypadku akurat filozofię, i nie ma żadnego doświadczenia poza tymi studiami, no niestety nie da sobie rady zbyt łatwo na rynku pracy. Dokładnie. Też w zależności, jaki kierunek dany student ukończy, no jeden student będzie miał
łatwiej znaleźć pracę, drugi może troszkę gorzej, dlatego tak ważna jest ta praca już podczas studiów, ponieważ student jednego czy drugiego kierunku, jeśli nabierze już tego doświadczenia podczas studiów, na pewno będzie mu łatwiej wejść na ten rynek pracy już po zakończeniu studiów, ponieważ będzie on miał większe to doświadczenie, będzie miał pojęcie w ogóle, czym jest praca, gdzie tej pracy szukać, będzie już miał albo jakieś może czy znajomości, czy będzie w ogóle wiedział, w jakich miejscach szukać tej pracy, co powinien zrobić, żeby tą pracę znaleźć, i też będzie wiedział już, w jakim kierunku mniej więcej on chce pracować, w jakiej pracy się widzi, bo jeśli już dany student będzie tą pracę dorywczą podejmował podczas studiów, to może być różnie, może być tak, że załapie jakąś pracę dorywczą w fast foodzie i powie, no nie, ja się do tego nie nadaję, muszę jednak pracować w takim miejscu, gdzie nie będzie ludzi, bo może jednak nie za bardzo nadaje się do funkcjonowania właśnie z klientem. I tutaj już taka osoba będzie wiedziała, że może nie tylko ta praca w fast foodzie nie jest dla mnie, tylko nie jest dla mnie ta praca na przykład z drugim człowiekiem. Raczej wolałbym się na przykład skupić na pracy czy z komputerem, czy na przykład z dokumentami, więc tutaj już takie kwestie dochodzą właśnie tutaj do tego, że student jest bardziej świadomy siebie, jest bardziej świadomy tego, co on będzie chciał robić i w czym czuje się najlepiej. Więc myślę, że to też jest taka ważna kwestia, którą może nie każdy bierze pod uwagę właśnie poszukując tej pracy dorywczej, bo myślę, że większość studentów szukając pracy dorywczej jednak stawia na to, żeby zarobić sobie po prostu, czy na przyjemności, czy żeby dołożyć do tego codziennego funkcjonowania. Natomiast rzadko kto skupia się na tym, że faktycznie ja jakieś umiejętności tutaj nabędę, że będę się uczył funkcjonowania w miejscu pracy, jednak większość stawia na to, że zarobię jakieś pieniądze, będę mógł sobie wydać na jakieś przyjemności. Więc myślę, że też warto zwrócić uwagę tutaj wszystkim młodym osobom, żeby zwróciły uwagę na to, jak im się pracuje w danym miejscu. I jeśli coś tutaj może nie gra, coś jest nie tak, to szukać takiego miejsca, gdzie naprawdę będzie mi się dobrze pracowało, żeby znaleźć takie potencjalne miejsce, w którym będę chciał pracować w przyszłości. No i właśnie powiedziała tutaj Pani coś bardzo, bardzo ważnego, że te lata, kiedy studiujemy, to jest czas szukania i też czas pozwalania sobie na błędy. Błędy w takim znaczeniu, że właśnie takie wybory, które my sprawdzamy, czy będzie tu nam dobrze, czy będzie tu nam może lepiej, tak żebyśmy po tych kilku latach studiów już mieli świadomość, gdzie nie chcemy pracować. To jest według mnie też bardzo ważne. Świadomość tego, gdzie nie będziemy chcieli pracować. No dobrze, ale w takim razie załóżmy, że jesteśmy studentem studiów dziennych, chcemy zacząć pracować, tak jak Pani powiedziała, albo na zasadzie dorobienia sobie, albo na zasadzie na przyjemności, albo na zasadzie dorobienia do codziennego funkcjonowania. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy szukamy pracy, a jesteśmy studentem studiów dziennych? Tak naprawdę w jakiej branży w ogóle chcemy pracować? Czyli po pierwsze, czy jest to może gastronomia, czy hotelarstwo, czy praca na tak zwanej słuchawce w call center, bo każdy z nas do innej pracy się nadaje. Natomiast też studenci studiów dziennych muszą szczególną uwagę zwrócić na to, żeby praca, miejsce, w którym będą pracowali, żeby też było przyjazne studentom. Więc oczywiście, gdy dany student udaje się na rozmowę kwalifikacyjną, no to w CV widać, że jest studentem, więc osoba, która przyjmuje takiego studenta do pracy, musi być świadoma, że student studiów dziennych ma różnego rodzaju właśnie czy zajęcia, ale też zaliczenia, więc jak jest sesja, no to tego wolnego czasu, powiedzmy, będzie potrzebował więcej. Więc student dzienny musi szukać pracy w miejscu, które będzie przyjazne studentom. Jednak takich miejsc jest naprawdę sporo. Myślę, że w takich miejscach głównie wtedy pracują właśnie studenci i warto wtedy po prostu z drugą osobą się w taki sposób dogadać, że słuchaj, ja mam dzisiaj egzamin, czy mógłbyś przyjść za mnie do pracy? Ja wtedy na przykład przyjdę za ciebie w inny dzień. Więc tutaj też współpraca między studentami w miejscu pracy jest bardzo istotna.
Natomiast jeśli chodzi o studentów dziennych, jest to na tyle specyficzna grupa, że studenci studiów dziennych muszą pamiętać, aby nie pracować jakby przez ten cały swój wolny czas, tylko jednak umieć pogodzić jedno z drugim, czyli pracę z tą kwestią zarobkową, żeby jednak też ten czas na naukę znaleźli, żeby to nie było wtedy tak, że wraca z pracy, idzie na zajęcia, idzie na uczelnię, znowu idzie na przykład do pracy, więc musi ten czas na naukę jednak tutaj wygospodarować. Jeśli na przykład zdecyduje się na pracę w tygodniu wieczorami, to żeby te weekendy na przykład były wolne, natomiast jeśli zdecyduje się na pracę w weekendy, to na przykład żeby popołudnia po tych zajęciach były wolne, żeby był w stanie poświęcić czas na naukę, ale też na takie swoje przyjemności, na rozwijanie pasji, zainteresowań, na spotykanie się ze znajomymi. A proszę powiedzieć, czy według Pani studenci, którzy szukają pracy, powinni szukać tej pracy tylko w tej branży, która jest powiązana ze studiami? Myślę, że nie. Z tego względu, że oczywiście najtrafniej byłoby pracować od razu w powiązaniu z branżą, w której się student chce, powiedzmy, obracać, branżę, którą studiuje. Natomiast każde doświadczenie zawodowe jest bardzo tutaj istotne. Nie należy myśleć o pracy podczas studiów jako jakby tylko o tej pracy zarobkowej, w której nic przydatnego też się nie nauczymy, ponieważ podczas pracy, jak i podczas też wykonywania takich codziennych czynności, czy na przykład na studiach podczas pracy w grupach, też nabywamy wielu cennych umiejętności, które przydadzą nam się w przyszłości. Ta osoba, która będzie pracowała podczas studiów w branży niezwiązanej ze studiowanym kierunkiem, na pewno wyrobi sobie szereg zachowań, które będą przydatne w przyszłym zawodzie, w tym, powiedzmy, w którym już będzie chciał pracować po zakończeniu studiów. Osoba taka będzie też bardziej świadoma, będzie gotowa do podjęcia pracy, więc będzie jakby przygotowana na to, jak w ogóle wygląda praca, jak w ogóle funkcjonowanie wygląda podczas pracy i na przykład czy studiowaniu, czy robieniu czegoś innego, rozwijaniu na przykład swoich pasji. Absolwent posiadający doświadczenie zawodowe będzie znał rynek pracy, będzie znał też wymagania rekruterów, będzie znał ten cały proces rekrutacji, będzie wiedział, jak przygotować się do rozmowy, będzie wiedział, jakie pytania mogą paść na rozmowie kwalifikacyjnej, więc warto zarówno tą pracę niezwiązaną z branżą podejmować, z tego względu, że jest to bardzo cenne doświadczenie i rekruter na pewno w przyszłości, gdy będziemy się starali na przykład o już inną pracę, doceni to, że pracowaliśmy podczas studiów. Nieważne, że to nie była praca związana z tym studiowanym kierunkiem, ponieważ w takiej dorywczej, w każdej tak naprawdę dorywczej pracy, czy to będzie gastronomia, czy to będzie hotelarstwo, czy to będzie handel, nabywamy tam bardzo wielu cennych umiejętności, które kształtują też nasz charakter. Będziemy wtedy wiedzieli, jak funkcjonować w przyszłym naszym może miejscu pracy i gdy nabędziemy tego doświadczenia zawodowego, niezwiązanego może z tym kierunkiem, w którym chcemy później pracować, łatwiej nam będzie znaleźć pracę już w tej branży, w której będziemy chcieli się rozwijać. Lepiej wypadniemy na pewno wtedy już na rozmowie kwalifikacyjnej, będziemy mogli się czymś pochwalić, jakimiś naszymi dokonaniami, jakimiś projektami, które wykonaliśmy, więc tutaj na pewno na rozmowie rekrutacyjnej będziemy mieli jakby czym się pochwalić, o czym powiedzieć rekruterowi. I rekruter też nie patrzy na to w ten sposób, że student pracował, ale pracował nie w swojej branży. Dlaczego on to zrobił? Przecież mógł znaleźć pracę w swojej branży. A to też nie jest takie proste, bo podczas studiowania, jeśli będziemy szukali pracy już w tej branży, w której powiedzmy będziemy chcieli w przyszłości pracować, może się okazać, że są inne osoby, które jednak mają już skończone studia i mają jakieś doświadczenie zawodowe, właśnie być może niezwiązane z tą branżą, natomiast już jakieś umiejętności nabyli i oni będą właśnie wybierani już do tej pracy stricte, w której byśmy chcieli pracować po zakończeniu studiów. Dlatego tak ważne jest nabywanie tego doświadczenia, które nawet nie jest związane właśnie z tym studiowanym kierunkiem, bo tyle umiejętności, ile my nabędziemy właśnie to funkcjonowanie w ogóle w miejscu pracy, funkcjonowanie z innymi ludźmi, też jakby nastawienie, że
pracujemy, że musimy wstać do tej pracy, musimy sobie jakoś ten dzień zorganizować, to też już jakby dla nas jest bardzo duży krok, bo łatwiej nam będzie później funkcjonować w naszym miejscu docelowym, w naszym docelowym miejscu pracy. My mówimy o pracach dodatkowych, pracach dorywczych. Najczęściej kojarzymy pewnie z taką pracą albo korepetycję, albo opiekę nad dziećmi, albo pracę w sklepie, ale też warto pamiętać o tym, że internet daje nam dużo możliwości i pracą dorywczą, pracą dodatkową może być na przykład tak, że albo pisanie tekstów, jeżeli dobrze się czujemy jako copywriter, albo tworzenie grafik, albo na przykład administrowanie stron internetowych, w zależności od tego oczywiście, jakie mamy umiejętności. Czyli to, co nam oferuje internet, też jest takim potencjałem do wykorzystania, prawda? Tak, tak jak na początku też Pani wspomniała, że no, rynek pracy się zmienił, technologia poszła naprzód, mamy dużo więcej nowych zawodów, mamy dużo więcej możliwości. Możemy też, tak jak Pani powiedziała, pracować zdalnie. Nie musimy od razu iść do siedziby firmy i spędzać tam ilość godzin. Natomiast też możemy pracować zdalnie, możemy pracować przez internet. Więc to też jest ważne, że dla studentów to jest bardzo duża szansa, żeby być może nie będą musieli wtedy poświęcać aż tyle czasu na tą pracę, ponieważ będą mogli ją wykonywać czy w dowolnym miejscu, typowo jeśli chodzi o jakieś grafiki, czy zajmowanie się na przykład stroną na Facebooku jakiejś firmy. On nie będzie musiał wtedy, dany student nie będzie musiał wtedy siedzieć od, nie wiem, 8 do 16 codziennie i tej strony na Facebooku prowadzić, tylko może nawet sobie poświęcić czas wieczorem, wtedy dopiero usiąść i zająć się tą stroną, więc to nie jest tak, że musi wtedy dany student pracować w jakichś określonych godzinach, tylko on to dostosowuje do siebie, dostosowuje do swojego wolnego czasu, jest wtedy bardziej dyspozycyjny, jest ta praca elastyczna, więc dla niego to też jest ogromna szansa. Też w związku z zaistniałą sytuacją, w której się teraz znaleźliśmy, dużo firm pracuje w formie zdalnej, więc też dla studentów to jest duża szansa, żeby tą pracę podjąć, ponieważ nie będą oni musieli poświęcać też czasu na dotarcie do firmy, tylko po prostu przy biurku włączą komputer i już będą na stanowisku gotowi do pracy. Też tak naprawdę w tej formie zdalnej praca nas wiele uczy, bo jest to dla nas wszystkich nowe rozwiązanie. Stwarza to zarówno nowe możliwości, ale też oczywiście ograniczenia. Natomiast dla każdego z nas jest to coś nowego i każdy uczy się tutaj jakby też funkcjonowania w takiej rzeczywistości i myślę, że wiele firm było zmuszonych oczywiście teraz, żeby na tą pracę zdalną przejść, natomiast wiele firm być może wdroży to na stałe, ponieważ forma taka się sprawdziła, więc też dla studentów to będzie w przyszłości, myślę, taka fajna opcja, żeby sobie dorobić podczas studiów. Gdzie są miejsca, gdzie możemy znaleźć miejsca z ofertami pracy dla studentów? Jak szukać w ogóle pracy dla studenta? Studenci oczywiście mogą szukać pracy w takich miejscach, gdzie szukają też osoby, które szukają takiej pracy stałej, natomiast też są miejsca, w których studenci mogą szukać pracy typowo takiej dorywczej. Są to miejsca na przykład jak biuro karier. Na uczelniach, prawie na każdej uczelni funkcjonuje biuro karier, więc tutaj też firmy zgłaszają się z ofertami pracy i z reguły są to wtedy oferty już typowo dla studentów. Czasami oczywiście dana firma zaznaczy, że dana praca już raczej jest dla absolwentów, no bo to jest praca, załóżmy, od poniedziałku do piątku na pełen etat. Natomiast też bardzo wiele firm zgłasza się do biura karier, aby szukać studentów, którzy są w stanie poświęcić trochę tego wolnego czasu na pracę jakąś dorywczą. Natomiast też oczywiście studenci mogą szukać pracy na stronach z ofertami pracy w internecie. Też na stronie Urzędu Pracy są oczywiście zamieszczane różnego rodzaju oferty. Obecnie też bardzo często na Facebooku są publikowane różnego rodzaju oferty pracy. Też na stronach firm, do której firmy dany student będzie chciał złożyć aplikację, może być taka oferta pracy tam zamieszczona. Natomiast są takie stałe miejsca, gdzie studenci z reguły pracują. Są to na przykład sieciówki w galeriach handlowych,
są to różnego rodzaju punkty gastronomiczne, czy na przykład takie tak zwane call center, gdzie studenci z reguły podejmują pracę ze względu na to, że jest to praca elastyczna i mogą oni wtedy ją pogodzić ze swoimi innymi aktywnościami, jak na przykład ze studiowaniem. Więc myślę, że każdy ze studentów nie będzie miał większego problemu, żeby tą pracę dorywczą znaleźć, ponieważ tych miejsc jest naprawdę sporo, a są one typowo, powiedzmy, przeznaczone dla studentów z tego względu, że większość osób, które już nie studiują, mają więcej tego wolnego czasu, nie będą chciały pracować na przykład czy na pół etatu, czy na umowę zlecenie, więc z reguły te miejsca są typowo dedykowane dla studentów, więc myślę, że nie będą oni mieli większego problemu, żeby tą pracę odszukać. Jest Pani doradcą zawodową w Biurze Karier Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Z jakimi pytaniami najczęściej przychodzą do Pani studenci? Najczęściej tak naprawdę nie wiedzą, co chcą robić w życiu. To, że wybrali dany kierunek, nie świadczy o tym, że są już przekonani, że tak, zdecydowałem się na przykład na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, ja chcę pracować, załóżmy, w policji. To nie jest tak, bo oni do końca nie wiedzą może, z czym wiąże się dany kierunek, z czym wiąże się praca w danym zawodzie, więc podczas studiów oni wiedzą coraz więcej na temat danego kierunku, na temat pracy, w której chcieliby, powiedzmy, pracować, natomiast podczas tego właśnie całego procesu studiowania być może jednak stwierdzą, że no może to nie jest to. Dlatego też kierują się wtedy do doradcy zawodowego, żeby pomógł on odkryć jakieś takie cechy, które zdecydują o tym, że faktycznie może jednak ten kierunek nie jest dla mnie, mogłem może wybrać coś innego. Czasami studenci decydują się podczas studiowania na zmianę kierunku, rezygnują z kierunku, wracają na przykład po kilku latach, bo nie wiedzą do końca, co oni chcą robić w życiu. Dlatego też tak ważne jest informowanie właśnie studentów, że mogą się z doradcą zawodowym spotkać, bo nie każdy jest świadomy, że doradca zawodowy mu pomoże. Ktoś może pomyśleć, że doradca zawodowy, co on tam może wiedzieć, on przecież mi nie pomoże. A doradca zawodowy stara się odkryć w studencie to, czego on nie wie. Pomaga mu dowiedzieć się jak najwięcej o sobie, jak najwięcej o tym, co on chce robić w życiu, w czym najlepiej będzie się czuł. Więc patrzy na studenta, pomoże mu patrzeć na siebie jakby z innej strony i dowiedzieć się o sobie jak najwięcej, żeby ten kierunek, który studiuje, żeby faktycznie był zgodny z tym, co on chce robić w przyszłości. Żeby poświęcił czas na naukę tego, co chce robić w życiu, żeby nie poświęcał czasu na jakiś kierunek, którym być może w przyszłości nie będzie pracował, bo dla niego to też będzie tak naprawdę strata czasu. Oczywiście poszerzy swoje umiejętności, poszerzy swoją wiedzę, natomiast nie przyda mu się to w pracy zawodowej, więc warto do tego doradcy zawodowego się zgłosić, żeby odkryć to, czym chce się zajmować w przyszłości i odkryć to, do czego będę się nadawał, w czym będę się czuł dobrze, w jakim miejscu powinienem pracować. Więc myślę, że dlatego warto szerzyć to, żeby studenci jak najczęściej zgłaszali się do doradcy zawodowego, bo nie każdy wie, czym ten doradca się zajmuje i nie każdy być może dlatego do tego doradcy się kieruje. Ja myślę, że takie rozmowy z doradcą zawodowym to przydają się na różnych etapach życia, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy studentami, ale też później, kiedy gdzieś tam zaczynamy zastanawiać się, czy podjęliśmy dobrą decyzję. Ale jestem ciekawa, jak wygląda takie spotkanie z doradcą zawodowym? Bo mówi Pani o tym, że doradca zawodowy próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o studencie, czy wyciągnąć z niego jego mocne strony. Jak to wygląda? Czy to jest rozmowa? Czy przeprowadzacie testy? Oczywiście są różnego rodzaju testy, natomiast nie mogą być one tylko, nie możemy tylko na tym bazować. One mogą być punktem wyjścia. Możemy później na temat tego testu rozmawiać, czy faktycznie zgadzasz się, co w tym teście tutaj nam wyszło. Musimy porozmawiać z danym studentem. On dużo też mówi. On wie, jak na przykład pracował w danym miejscu, czy mu się to podobało, czy nie. Być może nie jest do końca świadomy tego, natomiast podczas rozmowy to wszystko wychodzi. Ja się pytam,
jak czułeś się w danym miejscu. Druga osoba opowiada, więc myślę, że najważniejszą rzeczą w doradztwie zawodowym jest rozmowa. Oczywiście testy pomagają, wspierają tą rozmowę, natomiast nie mogą być one tylko i wyłącznie brane pod uwagę, ponieważ w rozmowie wszystko tak naprawdę bardzo ładnie wychodzi i tutaj rozmowa w doradztwie zawodowym jest podstawą. Co jeszcze może zrobić student, żeby odnaleźć swoje, może powołanie to za dużo powiedziane, ale żeby faktycznie umocnić się w tym, w jakim kierunku chciałby pójść? Czy może jakieś koła zainteresowań? Na pewno koła zainteresowań, bo podczas studiów na uczelniach organizowane są właśnie różnego rodzaju koła zainteresowań i tutaj student może do danego koła się zapisać, uczęszczać na te spotkania. Ale to nie jest tak, że on musi przez całe studia uczęszczać na spotkania jednego koła zainteresowań, ponieważ może stwierdzić, że być może to nie to, dlatego spróbuje czegoś innego. Dlatego ważne jest, najważniejsze tak naprawdę podczas studiowania jest to, żeby próbować, nie bać się, robić jak najwięcej, bo wtedy student jak najlepiej jest w stanie siebie poznać. Oprócz kół zainteresowań, warto też zainteresować się różnego rodzaju praktykami, stażami lub szkoleniami. Często w uczelnianych biurach karier, tak na przykład jak w naszym, studenci mogą znaleźć szereg ofert pracy, praktyk, staży lub też właśnie różnego rodzaju szkoleń. Każdy ze studentów podczas tego toku nauki musi odbyć obowiązkowe praktyki. Dzięki tym praktykom nabierze on właśnie doświadczenia w branży, która jest już powiązana z tym studiowanym przez niego kierunkiem studiów. Więc dany student podczas tych praktyk już może, powiedzmy, zetknąć się z tą branżą, już może nabrać albo nabrać pewności, że jest to, co on chce robić w życiu, albo właśnie podczas tych praktyk może się okazać, że może nie do końca jednak to. Więc taka praktyka też jest bardzo istotna, więc warto pamiętać o tym, żeby te praktyki odbywać już w takim miejscu, w którym potencjalnie chcielibyśmy w przyszłości pracować. Dzięki tej aktywności osoba może upewnić się właśnie, że chce robić to w życiu. Natomiast też ważną taką kwestią jest to, że w ofercie biura karier również są różnego rodzaju oferty stażu. Tutaj jakby student może w ramach tego stażu odbyć tą praktykę w branży, w której będzie chciał pracować, natomiast jednocześnie już tutaj otrzymuje wynagrodzenie, więc dla niego to już, powiedzmy, jak to studenci czasami uważają, że praktyki to dla nich jest strata czasu, bo muszą pracować za darmo, więc dla osób, które tak uważają, jest właśnie ta opcja stażu bardzo tutaj mile widziana. Natomiast tak jak już wcześniej mówiłam, no praktyki na pewno nie są marnowaniem czasu, tylko tutaj nabieramy bardzo dużo umiejętności. Oprócz tych staży też bardzo ciekawą opcją są szkolenia, które często są finansowane z funduszy Unii Europejskiej, podobnie tutaj jak staże, które też są właśnie współfinansowane z tych funduszy Unii Europejskiej. A podczas tych szkoleń student może naprawdę też wiele się nauczyć, a ukończenie różnego rodzaju szkoleń na pewno też zwiększy jego szanse na rynku pracy, dlatego już podczas studiów należy pomyśleć o ukończeniu różnego rodzaju szkoleń, z tego względu, że jak rozmawiam później też czasami z absolwentami, to część z tych absolwentów żałuje, że na przykład nie wzięło udziału w różnego rodzaju szkoleniach podczas studiów, bo już jako absolwenci oni sami muszą płacić za te szkolenia, a żałują właśnie, że nie zdecydowali się na to podczas studiów, gdzie te szkolenia były właśnie współfinansowane i też mogli jakby już to zrobić wcześniej. Tak jak wspominałam wcześniej, studiowałam filozofię, więc tak jak się można spodziewać, mieliśmy różne podejście do pracy zawodowej już po studiach, ale też nie tylko my, też nasi wykładowcy, w zależności od tego, na jakie zajęcia trafiliśmy, no to dowiadywaliśmy się, że albo rynek pracy stoi przed nami otworem i każdy będzie nas przyjmował z otwartymi ramionami, ponieważ po filozofii dobrze się myśli, łatwo się myśli, więc będziemy pożądanymi pracownikami, albo mogliśmy też trafić na takie zajęcia, gdzie dowiadywaliśmy się, przecież wiadomo, że od razu po studiach będziemy bezrobotni. Więc dużo zależało od naszego wewnętrznego spięcia się i poczucia własnej wartości i tego, co zrobimy z tymi informacjami dalej.
Ale mówię o tym dlatego, że zastanawiam się, czy są takie kierunki teraz, które zapewniają pracę i podczas studiów, ale też zapewniają łatwiejszy start już po studiach. Na pewno są takie kierunki właśnie, których absolwenci są poszukiwani wśród potencjalnych pracodawców. Jak już wcześniej teraz wspomniałyśmy, że bardzo rozwija się ta kwestia właśnie technologiczna, więc czy studenci informatyki w biznesie, czy na przykład inżynierii zarządzania na pewno są poszukiwani, ponieważ tutaj te procesy są usprawniane i studenci podczas studiów mogą nauczyć się obsługi właśnie różnego rodzaju czy programów, czy też sprzętów, więc na pewno oni nie będą mieli większego problemu, żeby to zatrudnienie znaleźć. Natomiast też myślę, że kierunki, które cały czas cieszą się powodzeniem, jak zarządzanie czy finanse i rachunkowość, też tutaj studenci nie będą mieli problemu większego, żeby tą pracę znaleźć, ponieważ czy praca w finansach, no praca w finansach cały czas będzie potrzebna. To nie jest tak, że osoba taka będzie zastąpiona powiedzmy przez roboty, bo teraz też wiele tych procesów czy na przykład produkcji jest już zastąpionych przez roboty. Natomiast należy właśnie przed wyborem w ogóle kierunku też należy się oczywiście zastanowić, czy po tym kierunku będę miał pracę, więc też należy przeanalizować to, co chcę robić w życiu, ale też należy przeanalizować, czy rynek pracy mi to ułatwi, czy ja znajdę wtedy pracę w tym moim wymarzonym zawodzie, czy może będę miał problem. Obecnie też bardzo często decydujemy się, żeby się po jakimś czasie przekwalifikować, więc myślę, że też studenci powinni być gotowi na tą elastyczność, że nie powinni się nastawiać, że będę pracował całe życie w danym zawodzie, bo może się okazać tak, że albo mi się już nie będzie chciało w tym zawodzie pracować, bo być może nie będę już mógł się rozwijać w tym kierunku, w którym bym chciał, dlatego jakiś pokrewny może kierunek wtedy wybiorę i poszerzę swoje tutaj umiejętności. Natomiast czasami też studenci decydują się po jakimś czasie na kompletną zmianę i wybierają zupełnie odrębny kierunek studiów, też żeby poszerzyć swoje możliwości i żeby móc pracować w jednej branży, ale też i w drugiej. Więc teraz też ważne to jest, żeby podkreślić studentom, że no jednak pracę w zaistniałej sytuacji też zmieniamy bardzo często. Kiedyś było tak, że nasi rodzice, dziadkowie, jeśli pracowali już w jednym miejscu, to z reguły pracowali tam już do emerytury. Teraz już kilkanaście razy nawet w naszym życiu zmieniamy pracę, więc też należy uświadomić młodym ludziom, żeby byli gotowi właśnie na, żeby byli otwarci, żeby byli gotowi, żeby zmienić za jakiś czas na przykład pracę, żeby byli elastyczni, żeby byli otwarci i żeby byli gotowi na te wyzwania. Pani Anno, na zakończenie naszej rozmowy, jaką ma Pani najważniejszą radę dla studentów, którzy nas teraz słuchają? Tak naprawdę myślę, że najważniejszą radą dla młodych osób jest to, żeby rozwijali się, żeby starali się poszerzać swoje horyzonty, żeby zarówno się rozwijali, jeśli chodzi właśnie o to doświadczenie zawodowe, czyli nabierali tej praktyki, ale też rozwijali swoje umiejętności, rozwijali swoje zainteresowania, rozwijali swoje pasje, bo też rozwijanie właśnie swoich zainteresowań czy pasji poszerza nasze umiejętności. Jesteśmy też wtedy bardziej, tak naprawdę jesteśmy bardziej szczęśliwymi ludźmi, jeśli mamy jakąś pasję. Warto też zainteresować się tym, żeby jak najwięcej czasu poświęcić na ten rozwój i żeby jak najlepiej poznać siebie. Bo jeśli ktoś nie będzie znał do końca siebie, no to też nie będzie wiedział, co on chce robić w życiu. I to może być największym tutaj problemem, ta niska samoświadomość. Więc myślę, że ta samoświadomość powinna być na wysokim poziomie i na tym tutaj należy się skupić. Zatem apel do wszystkich, aby się uczyli, aby się rozwijali i obserwowali siebie. Pani Anno, bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Myślę, że była bardzo motywująca dla tych osób, które jeszcze nie rozpoczęły poszukiwań pracy, a studiują. Więc trzymamy chyba kciuki, prawda, za wszystkich studentów szukających pracy. Tak, tak, jak najbardziej trzymamy za wszystkich kciuki i polecamy, żeby faktycznie zadbali o to, żeby jak najbardziej się rozwijać i być wysoko świadomą osobą i wiedzieć o tych swoich wadach i zaletach i pracować nad tym, żeby te wady niwelować,
a żeby tych zalet było jednak jak najwięcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję również. Do usłyszenia.